Witam was bardzo serdecznie w kolejnej Retro Niedzieli. Zapowiadałem co prawda, że chcę nagrać Sonson 2, ale tylko w momencie, kiedy będzie na Pegasusa. To znaczy pewnie nagram dwójkę, bo ona jest w wersji arcade'owej, ale okazuje się, że nie ma drugiej części na Pegasusa, więc postanowiłem nagrać coś innego. I mam tutaj dla was taki, chciałem powiedzieć, space shooter, bardziej gra typu shoot'em up. O, może tak, bo to się nie dzieje w kosmosie, ale w sumie lecimy do góry, no to się liczy. No i cóż, i jest to gra od Codemasters, znajdująca się na kartridżu Quattro Arcade. I cóż, czemu ja to zrobiłem? Nie wiem, to była bomba, źle nacisnąłem, bo rzeczywiście można tutaj użyć bomby, ona automatycznie zabija wszystkich. Ciekawe dlaczego ta gra nie ma muzyki, w sensie... Trochę to dziwne. Zawsze w tle coś tam leciało, a tutaj okazuje się, że nie. Okej. Czyli jeden cios i nie żyje. Nie testowałem zbytnio tej gry, więc nie wiem jak to tam wygląda. I to jest znowuż taka gra, że nie zaczynamy całkowicie od nowa, tylko po prostu nam na nowo samolot się pojawia. I to jest spoko. Bo nie wybija to z rytmu na pewno. Oj, ja coś czuję, że daleko tutaj nie zajadę. A raczej nie zalecę. Powiedzmy, że no jest to gra podobna na przykład do gry 1942, czy 43, gdzie właśnie też sterowaliśmy samolotem. Tyle, że tam właściwie bitwa się w większości, właściwie cały czas odbywała nad morzem. Tutaj tak nie ma. No, gra nie jest na tyle zaawansowana, by nasz upadek w jakikolwiek sposób zniszczył drzewa. Kurde. Ej, to nie jest wcale łatwe. Wydaje mi się, że samolot w tej grze, o której mówiłem, był to trochę bardziej zwrotny, ale to może mi się wydaje. Bo jestem bardzo ciekaw, czy jest tu jakiś jest podział na rundy. Rookie Mission. Tak, to jest to. Jeżeli to jest Rookie Mission, to nie wiem co jest dla bardziej zaawansowanych, nie? Graczy. Okej, w sumie no fajnie jest nie ginąć, nie? Bo wtedy nie tracimy przynajmniej strzelania. Fuck. A widzicie, chciałem zaszpanować i wyszło jak zawsze. Chciał się zniszczyć jednego... Chciał się zniszczyć jeden myśliwiec i wyszło jak wyszło. Znaczy, powiedziałem myśliwiec, tak naprawdę nie znam się na samolotach i ogólnie maszynach latających, więc wybaczcie, jeśli to jest jakiś błąd. Okej. Zastanawiam się, czy oprócz punktów zaniszczenie tych baz coś się przyznaje. Okej, dużą część ominąłem, no ale cóż, jestem sam. Nic na to nie poradzę. Tutaj sobie zniszczymy ten czołg, tutaj zniszczymy sobie to miejsce. Nie. Aaaa! Już chciałem przyszpanować, że uda mi się to ominąć, ale się nie udało. I tego też się nie udało ominąć. To będzie jeden z tych gameplayów, na których nie uda mi się nawet w pierwszej misji przejść. Istnieje taka możliwość. Podejrzewam, że tak może właśnie być. A, dobrze wiedzieć, że mogę tylko przytrzymać ten strzał, nie muszę naciskać. A jakoś zawsze jestem przyzwyczajony do tego, że żeby się bardziej wyżyć, trzeba jednak przyciskać.
kurde. Chciałem się wpasować pomiędzy te pociski. No to żem się wpasował. Jezu. Nie wiem, czy ta gra na dwóch byłaby łatwiejsza. Może pod względem zdejmowania celów, to jak najbardziej. Jezus Maria. Dobra, im szybciej zacznę w to strzelać, tym większe mam szanse, że mi się uda. Bo jednak nagromadzenie tych wszystkich pocisków lecących w moją stronę, no to tak ciut, nie? Mi to utrudnia. O! I tu będzie druga ulica i drugi czołg. Jezu. To ja nie wiem, jak miałem ominąć. Dobra, ciśnij samolociku, ciśnij. Szkoda, że tych budynków nie można niszczyć, byłoby to zabawniejsze. Nie wyglądają mi na mieszkalne. Co to kurde, jakaś osada drwali? Czy zmiana koloru na czerwony oznacza, że jestem bliżej? Nie, nie, no w sumie nie, no. Teraz znowuż jest tamten kolor. Nie, to jednak był fałszywy alarm, nic to tak naprawdę nie znaczyło. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Było dużo samolotów i to jakoś automatycznie się stało. Na pewno jestem dalej niż byłem wcześniej. Pytanie tylko, czy coś mi to da. O, wyczuwam bossa. Jezus Maria. Ja widzę, że te jego strzały latają jak chcą. Nie wiem też, ile on ma tam życia, ale... Ale ten dźwięk, który jest wydawany przy uderzeniu, brzmi jak jakieś zakłócenia. Coś jak macie na przykład telefon przy odbiorniku, przy głośnikach. Bardzo często się tak robi. No panie, ile pan ma tego życia? Ja tu zginę szybciej niż cię zabiję. Ej, no serio. Ej, a przypominam, że to jest pierwszy boss, jakiego napotykamy. Wiem też, że mam pojedyncze strzelanie. Nawet podwójnym jednak zabicie go chyba byłoby dosyć długie. Ej, co jest? Ej, ja nie wiem. Ej, serio, jak to rozwalić? No bo chyba moje strzały mu coś robią, bo się miga, nie? Proszę pana, pan chyba zapomniał zginąć. Nie, ja coś muszę źle robić, bo... O! O! Jezu, to był pierwszy boss. Nie był trudny pod tym względem, że nie miał jakichś tam skomplikowanych ruchów. Ale bardzo dużo życia posiadał. Panie. Tego się nie spodziewałem. O! Ej, dobrze, że wam to pokazałem, bo bym był przekonany, że cały czas tylko z góry się patrzy. A tu widzę taki afterburner. Taki afterburner trochę połączony z Top Gunem, nie? Ej, to ciekawie wygląda. Na pewno wygląda to lepiej niż tamto. Kojarzy mi się to trochę właśnie z inną grą od Codemasters, czyli Ultimate Stuntman.
pod tym względem, że właśnie każda runda, no dobra, może nie każda, ale te rundy po prostu są różnorodne. Że jeżeli w jednej rundzie jedziecie autem, to w drugiej będziecie szli i strzelali. Okej, ale to było dosyć ciekawe. Myślę, że dalej nie dotrę. Ale fajnie, że dotarłem do tej rundy akurat. No i cóż, i żegnam się z wami do następnego. Polecam wam zagrać w tę grę, chociaż do łatwych to na nie należy. I wydaje mi się, że nawet pierwszy świat gry wspomnianego Ultimate Stuntmana, który jest bardzo trudną grą, jest prostszy w porównaniu z tym. Ale to tylko moje zdanie. Także do następnego.